Przepraszam, już się zachowuję poważnie. Witam Was, moi piękni łodzianie. Dzisiaj robimy sondę i nie uliczną, tylko sondę wewnętrzną, bo jest minus 11 stopni, na temat babci i dziadków. Tak, 21 i 22 stycznia nadchodzi Dzień Babci i Dziadka. Serdecznie przypominam. A my dzisiaj zapytamy się o wspomnienia, jakie mają nasi mieszkańcy i przyjezdni oczywiście z babciami i z dziadkami. Co chcieliby im powiedzieć lub ewentualnie, gdyby mogli cofnąć czas, co chcieliby im pokazać w tak pięknie zmieniającym się mieście. Zapraszam. W sumie z dzieciństwa, tylko jeśli chodzi o babcię, no to żyłem z nią całe życie w jednym domu, więc na co dzień ją miałem i trochę mi brakuje. Dobrego, słuchaj. Łóżka z barszczem czerwonym. Babci pewnie. Na, tak, babcia zawsze robiła na Wigilię. Jak babcia miała na imię? Łucja. Babcia Łucja. I mam tak na trzecie imię teraz, Łucja. Ja nie powiem nic absolutnie odkrywczego, ponieważ moja babcia też była w domu odpowiedzialna, Czerku, za gotowanie. I pamiętam, że robiła najlepsze naleśniki z serem na świecie i potem je tak zawijała w rulniki i potem jeszcze je wrzucała na patelnię i obsmażała na masełku. A jakbym miała kogoś gdzieś zabrać, gdybym miała możliwość powrócenia tamtych czasów z dziadkami, to bym dziadka wzięła do łódzkiego zoo, bo on mnie zawsze do zoo zabierał. Do zoo 25 lat temu, kiedy to zoo jeszcze tak wyglądało, bo teraz już wygląda pięknie, tak? Ojejku, jak chodziłam do niej, uczyła mnie robić na drutach, ale niczego się nie nauczyłam do dzisiaj. To jak nauczyłam? Bardzo się starała, po prostu okay. Ja nieudolna. Rozumiem. No. Jedyną rzecz, jaką pamiętam, to miała włosy do ziemi i ją czesałam w kokach. Do ostatnich dni? 9 lat. Ja. Matko kochana, dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. No, bardzo dużo wniosłyście do mojej sądy. Bardzo dziękuję. No wiem, bo Pani tak mówi, że nic nie pamięta, a potem dogaduje za kamery. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Bardzo się cieszę. A za co kochasz babcię i dziadka? Za co kocham babcię i dziadka? Że w moim życiu byli lepsze. Okej. Okay. Czego ja ich kocham, w ogóle mi, jak to powiedzieć, nawet więcej dali, aniż moja matka, wiesz? Okej. Okay. Okay, ogólnie nawet lubię swoją babcię za to, co mi darowała, tam na przykład to, co ja chciał. Na przykład ja chciał całe życie psa. Okej. Okay. I oni mi podarowali psa, aha, którego ja chciał. Tak, bo to taka przyszłana babcia, która zawsze kroiła mi takie kanapeczki w taką kosteczkę małą i tak zawsze mi je przynosiła do łóżeczka. Moja mama też tak robi moim dzieciom, nazywa to rybki, nie wiem dlaczego. Dlaczego rybki? No nie, a no właśnie dlaczego rybki? Mamo, dlaczego to się nazywają rybki w każdym Mamo, razie? Mamo, tak, dlaczego to się nazywają rybki? Bo jakbyś mógł cofnąć czas i mógłbyś babcię jeszcze raz zobaczyć, to co byś chciała jej powiedzieć? Albo co pokazać, co pokazać, bo w Łodzi się bardzo dużo rzeczy zmienia, to może jest coś, co by ją zaskoczyło wyjątkowo mocno. Oj, no Łódź się zmienia, ale kurczę, nie wiem, no na pewno bym jej Park Tysiąca Światów, Miliona Światów pokazał, bo tego nie doczekała, a myślę, że na pewno byłoby jej miło. Okej, okay. I zabrał na Łódź Summer Festival, wiadomo. Wiadomo. A musi być w Łodzi? No, to no. Bo ja bym ich zabrała do Energylandii. Co ja bym dziadko, co ja bym prawnuczkiem pokazała? O, właśnie! No, chyba to, prawda? Patrz na to! Tak, bliźniaki! Dziękuję za to, że żyli w trudnych czasach bardzo, a mimo wszystko nadal się, cały czas się uśmiechali, bo tak pamiętam ich i przekazali mi tą radość życia i żeby nie martwić się i dalej walczyć i spełnić swoje marzenia. Pozdrawiamy babcię moją. Pozdrawiam. Jak ma na imię? No Mario babcię. Pozdrawiamy. Jak ma babcię na imię? Maria. Babcio Mario, pozdrawiamy serdecznie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pozdrawiam swoich babci i dziadkę z tym, że powiedział, jakie oni jest super. Kocham. Tak, my też Was kochamy, pozdrawiam serdecznie. No. Droga babciu, serdecznie z całego serduszka życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta. Odwiedzę Cię, będę Twoim prezentem jak co roku, bo mam urodziny w Dzień Babci. O! Słuchajcie, tak dużo fantastycznych historii, jakie dzisiaj usłyszeliśmy, zasługuje tylko na jeden komentarz. Pamiętajcie, żeby 21 lub 22 lub i 21 i 22 zadzwonić do babci i dziadka. Tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę, jesteście wspaniali, cieszę się, że robicie to, co robicie dla Łodzi, że ją promujecie i że w ogóle jesteście super po prostu. Czy ja mogę Was przytulić?